śniący dysk unoszący się nad tą autostradą przeciągle pozostaje niewyjaśnioną zagadką. Szok wdziera się do głowy jak odłamki szkła, no bo to lot kapsuł o powłokach osmolonych przez żar. Nie całkiem się udał start promu kosmicznego Challenger. W aptece nie ma nikogo poza dealerem leków na receptę. On między palcami obraca breloczek z logo NASA. Z szarego księżyca zabrał parę kilogramów obcego świata i bez jasnowidzenia zdaje sobie z tego sprawę, że będzie pierwszym człowiekiem, który postawi stopę na Marsie. Większość czasu spędził kapiąc się na skały z księżyca, zaś wokoło panuje niczym niezmocona cisza. Owe kamienie pochodzą z miejsca, gdzie niebo jest zawsze czarne, jak maszyna do pochłaniania jest chodzącym mózgu darem. Gościu sypiał w pokoju oblepionym zdjęciami rakiet, jak ten Apollo i Saturn, astronautów kosmiczny spacer. Myśliwy w lesie natknął się na dużą niedźwiedzicę, przestał słuchać walkmana, gdy w radiu zapowiadali śnieżycę. Czyjeś życie zawisło pomiędzy wylotem jego lufy, i o wiele bardziej podobała mu się ta kojąca muzyka puszczy. Facet był śmiertelnie przerażony i trupio blady, no bo naładowany karabin o mało wziął i go nie zabił. Policzki mężczyzny były tej barwy popiołu, bo gościu mały włos nie wpakował mu kulki ołowiu. Odzyskał przytomność gdzieś w szpitalu na Ojomie, napaszerowany lekami był parę nocy w mrocznej komie. Pod sufitem wisiała kolorowa pajęczyna, to magiczny łapacz snów, czyli taki niebieski talizman. Ofiara pogrzebu tukąca pięściami wiek otrunnej gdzieś w krypcie. Ocknie się z tego snu, co ją zabije w obronnik, to jej życie. Przejmujący do szpiku kości chód poczuła nagle, ponieważ będzie miała operację, gdyż kości są pogruchotane. Coraz bardziej szwankują niektóre jej głowy obwody, dlatego ma podłączone pod tą głowę od akumulatora elektrody. Podłączona do owych popiskujących maszyn, nie zauważyła jak facet strzeli, raptem wziął wylas ze ściany. Synoptycy od pogody mając satelity mówią, że za oknem zapanuje pierś śnieżycy. Jakiś chory chłopak w nocy błąkał się po prochach, pożar generatora zaczął się od papierosa. Gdyby wybuchła wczoraj elektrownia atomowa, zdążyła tego gościa trochę napromieniować. Stał pośród sypiącego coraz mocniej śniegu, trudno było nazwać go tytanem intelektu. Stał tam jak android, co mu skasowano pamięć. Na polikach śniło piętno wypalone żarem. Szara tak jak popiół była cała twarz przybysza, który twierdzi, że na niebie jakiś błyski widział. Podążając wzrokiem za śladami reflektorów, dziwne światło na niebie widziało tysiąc osób. A postać na środku to ufolunek z podku, dumany białego puchu wzbijały się z podku. Podążając wzrokiem za śladami reflektorów, dziwne światło na niebie widziało tysiąc osób. A postać na środku to ufolunek z podku, dumany białego puchu wzbijały się z podku. Nawet w środku lasu na zatupił galaktyki krążyły opowieści o zaginionych myśliwych, manewrach wojskowych i na niebie światłach dziwnych. Powstały wiry, gdy kosmiczny przybysz zgasił silnik. W jego głowie było pełno zapętlonych taśm. Mnóstwo dziwnych spraw wypełnia cały nasz świat. Nagle zawiał wiatr, szyba w drzwiach rozpadła się w mak. Wielki kształt przetoczył się na dach i silnik zgasł. Podążając wzrokiem za śladami reflektorów, dziwne światło na niebie widziało tysiąc osób. A postać na środku to ufolunek z podku, dumany białego puchu wzbijały się z podku. Podążając wzrokiem za śladami reflektorów, dziwne światło na niebie widziało tysiąc osób. A postać na środku to ufolunek z podku, dumany białego puchu wzbijały się z podku. Gość zamknął się w klopie, nadleciał śmigłowiec, z nim koleś z megafonem. W kurce puchowej i tej białej masce ogłasza kwarantannę na kwadracie z lasem. Tuziny świateł, swe szyby facjatę wciągają skwapliwie, by ją rozgnieść na miazgę. Posoka z nosa robi się fioletowa, z rozdzieranego ciała prześciera dło wsiąka. Słychać dźwięk pracującego transformatora, to kosmona robota z owego śmigłowca. Zaszą, po której stał ten skutek śnieżny, na tronie toalety siedział martwy Elvis. Nikt, kto tak słuchnie, nie może być zdrowy.
katatonii leży w strumieniu szykowin. Nasz defibrylatora musiał użyć pan ratownik. Zasłonił oczy dłoni, głos miał ochrypły ze zgrozy. Potem szedł na długi, płaski odcinek szosy. Śnieg sięgał mu aż po te sztywne, zimne kostki. Jak podczas hollywoodzkich premier filmowych obserwował krążące po niebie reflektory. Lecz już nie było na nim tych świateł tańczących. To była pierwsza fala inwazji owadzich obcych. Przyleciało ucho i ten latający smodek, gdy wszyscy byli zajęci żłopaniem kawy na mrozie. Pod dachem z blachy falistej w bruszu unosi się świetlik. Puchnęła kaskada iskier, a w głowie pojawił się mętlik. Pod dachem z blachy falistej w bruszu unosi się świetlik. Puchnęła kaskada iskier, a w głowie pojawił się mętlik. Pnąc żywy kamień przez ściśnięte zęby, na języku czuł smak jakby z baterii. Gdy poszedł po piwo do samochodu, poczuł się jakby wpełzał do grobu. Obrazy trumien i cmentarnych kwiatów, odwrocznego lasu, mdłego zapachu. Taka jest kara, że ta stara łajza rzuci się na niego i użre go w jaja. Robi krok naprzód, ściskając pięści, serce kołacze się echem mu w piersi. W czerwonej chmurze czarnej energii jeden z tych przyjaciół jego już nie żył. Ze smyczy zerwał się ten doberman do jadącego śnieżnego skutera, podkręconego na maksa walkmana. Rozległ się jazgot, że człowiek umiera. Ciało pożera auto kanibalizm. Co stało się czymś w rodzaju złej mantry? W horrorze o zarodnikach z kosmosu z 82 roku. Rekinie kształty przysłaniają chmury. Tu obcy upodabniają się do ludzi, którzy uciekli ze strasznego domu. W głowie chorego roi się od głosu. Pod dachem z blachy falistej w duszu unosi się świetlik. Puchnęła kaskada iskier, a w głowie pojawił się mętlik. Pod dachem z blachy falistej w duszu unosi się świetlik. Puchnęła kaskada iskier, a w głowie pojawił się mętlik. Kiedy na zewnątrz robiło się ciemno, w klopie prusnęło, to był jakiś demon. W ściankach sedesu szkarłatne zacieki, od tyłka z kraterem wielkim jak księżyc. Maćka pokryta haczykami, jak się kłamał pawić między nogami. Ósmy pasażer do stromowskiego podłog, coś to ceropą z dupy robi kosmos. Ofiara bestii z muszy klonetowej, usta ma jak od jagód fioletowe. Siny nieboszczyk na miejscu złej zbrodni, wygląda jak z tej policyjnej fotki. Przez odbyt mu wyskoczył pasożyt cudnocy jak gaz musztardowy. Czerwony robak ważący pół tony, obcy kształtem do węgorzy podobny. Podczas spotkań trzeciego stopnia chłop kniplu miasto wysrał potwora. Szara istota była pomarszczona jak skóra umierającego słonia. Z fałdów wypływały strugi białego śluzu zaschnięte smugi. Człek nie wierzył, że w kiblu widzi i ci przybyli kosmici jak mówili w Biblii. Ofiara bestii z muszli klozetowej, usta ma jak od jagód fioletowe. Siny nieboszczyk na miejscu złej zbrodni, wygląda jak z tej policyjnej fotki. Przez odbyt mu wyskoczył pasożyt cudnocy jak gaz musztardowy. Czerwony robak ważący pół tony, obcy kształtem do węgorzy podobny. Ktoś leżał czekając na skuter śnieżnych kałuży marszczącej złotawej brei. Rękę skaleczył puszką Budweisera. W miejscu zranienia czerwona galaretka. Był przy kobiecie, jak to ma znaczenie, która nie leżała już na prezencie. Padła na ziemię jak martwe jelenie. Jej ciałem zaczęły wstrząsać zimne dreszcze. Szaleństwo zniknęło z oczu, bo na mrozie zmieniła się w sopel lodu. Coś z niej wylazło i go obserwuje, tak jak ten gecko zamknięty w lodówce. Dżinsów, nogawki, przepiastej substancji, to znak, że to coś się tu wkrótce pojawi. Gdy rosła na nogach szarawa pleś, zaczęła się ta apokaliptyczna rzeź. Na widok iskier wirujących leniwie na dach z blachy falistej coś weszło wyżej, by uciec przed radioaktywnym zastrzykiem. Krwawa pijawka trzepocze kompulsyjnie. Jak ugryzie to gość już nie żyje, jednak on ciągle myśli krzanić je wszystkie. Typ zaczął wątpić w zdrowie psychiczne, więc wreszcie na dobre chce zerwać z piciem. Usłyszał trapanie szorstkie, głębiej pod wiatem miał pełznąć ochotę. Był uwięziony pod spalonym dachem z tym szarym robakiem, co jest jakby rakiem. Dżinsów, nogawki, przepiastej substancji, to znak, że to coś się tu wkrótce pojawi. Gdy rosła na nogach szarawa pleś, zaczęła się ta apokaliptyczna rzeź.
Kanały wszystkich stacji nadawały sygnał ostrzegawczy, że doszło do inwazji cywilizacji z innej konstelacji. Szaraki to telepaci dla zwyczajnych ludzi niewidzialni, porywanym na swoje statki wszczepiają implanty zarazy. Dowódca sił militarnych podczas czarnej operacji, by nie słyszeć masakry bojowych maszyn, założył sobie słuchawki. Duże czaszki z czarnymi gałami eksplodowały jak kurhawki. Chciał ich nie pozostanie nic oprócz złoto-czerwonej mazi. Jak bezgłowe kurczaki biegały podziurawione kulami i błagały znanymi głosami, by ich nie zabijały oddziały armii. Uzbrojone w granaty i jeden maszynowy karabin. Od ognistej fali panszary się wali, na co patrzy Mulder i Scully. Przyleciały helikoptery, z nich wysiedli agenci wczerni. Z pomocą sił powietrznych zmietli z powierzchni przybyszów gwiezdnych. W ziemi leży zniszczony statek, rozerwany na części. Wszędzie widać szczepki pleśni, choć powiedzieli, że nie ma infekcji. Podczas spotkań trzeciego stopnia na morcie pilota maska ochronna po obca. Istota o paranormalnych zdolnościach to najbezbronna owca. Jest uzbrojona jak figurny weaver z kosmicznego dreszczowca. Faceci w kombinezonach zaczęli ostrzał ze śmigłowca. Tuż obok wraku międzygalaktycznego transportowca stała cała naga humanoidów, bezpłciowa załoga. W cieniu tego rozbitego latającego spotka pozostanie tylko pusty, wymarły księżycowy krajobraz. Przyleciały helikoptery, z nich wysiedli agenci wczerni. Z pomocą sił powietrznych zmietli z powierzchni przybyszów gwiezdnych. W ziemi leży zniszczony statek, rozerwany na części. Wszędzie widać szczepki pleśni, choć powiedzieli, że nie ma infekcji. Po walce z nitkowatym stworem wypełzającym z jajek powinął bandażem roztaczyć nogawce i usiadł na kanapie. Przesiąkniętym krwią jasno-niebieskim prześcieradle zgarnął pudełko zapałek i potraktuje chatę napalmem. Pleśń rozprzestrzenia się jeszcze bardziej jak w zepsutej kiełbasie. To będzie spotkanie z martwym gwiazdorem roka leżącym w wannie. Zdewastowana łazienka wygląda jak czerwona jaskinia. W niej rozmnożyła się ta międzygalaktyczna grzybica. Skoczyła adrenalina, gdy gość wziął podpałkę do grilla. Pod zasłoną prysznica jaja złożyła kosmiczna łasica. Ciała ofiary wyrastały czerwone muchomory. Rozkładające się zwłoki są pożywką dla grzybów kolonii. Unosi się zarodnik podobny do wirusa eboli. A kadłub bez głowy wężowej istoty też potrzebuje wilgoci. Pod bandażem wokół nogi mnoży się kolonia pleśni. Gość usłyszał głos przemawiający do niego spod ziemi. To stwory zaczęły wydawać siebie wysokie, piskliwe dźwięki. Kiedy pełznęły po podłodze jak pod mikroskopem plemnik. Unosiły swe łby jak obraz kosza zaklinacza węży. Kiedy rozwarły tępy, skukazały rzędy zębisk. Typy powiedział wojnę istotom z obcej planety, powiększając bilans nigdy nie kończącej się rzezi. Przyszłość niedaleka zaczęła się właśnie teraz, kiedy siły powietrzne zdobyły ten artefakt. Jasna bateria oświetla obszar nieba, z powietrza lecą drobne białe płatki wieża. Wzmocniony przez megafon głos żołnierza, w którego rękach jest libera i lornetka. Mówi do ludzi, by się nie ruszali z miejsca. Szaleje infekcja i panuje epidemia. Wszystki temat zaczęła rozprzestrzeniać. Ludzkiego bezpieczeństwa narodowa agencja. Źródłem zagrożenia obca inteligencja. Tak jak w tym starym filmie Stevena Spielberga. Strefie skażenia spowielona ziemia. Jakby przed nią przeszła wielka trąba powietrzna. W żółtych płomieniach giną stworzenia. O zębiskach ostrzeniczym ta igła krawiecka. Na żyletkach różowa żywica i ledwo oddycha schwytany kosmita. Na śniegu ślad zostawiła gąsienica, skutera bohatera tego widowiska. W dali słychać głośny rykot szutowca, to obcym istotom wypowiedziana wojna. Zły Bóg zaciekawieniem naukowca patrzy z góry, jak wije się ów pierwotniak. Śliski temat zaczęła rozprzestrzeniać. Ludzkiego bezpieczeństwa narodowa agencja. Źródłem zagrożenia obca inteligencja. Tak
zamiast powielona ziemia, jakby przed nią przeszła wielka trąba powietrzna. W żółtych płomieniach giną stworzenia, o zębiskach ostrych niczy ta igła krawiecka. Rozdarł odgłos eksplozji głośny. Ktoś musiał majstrować w centrum kontroli. To robot wyczerpawszy akumulatory, jak w rogu stodoły słup oświetleniowy. Rzucając na wiatr gołosłowne groźby, na skuterze śnieżnym sunął środkiem szosy. Płozy rozrzucały owy śnieg na boki. Misja się skończy za kilkanaście godzin. Palę ich z pomieścią lampy sodowe. Tam i z powrotem krąży szary człowiek. Rozciął se do krwi skórę na czole. Lepka jak miód dziecko sieka na podłogę. Dziecząc jak żywia z monotonnym głosem, zdycha pod aponą na starym klonie. Uniósł obronie trójpalczaste dłonie, powłokę ma pomarszczoną tak jak w słonie. Zmarszczony IT na szyi ma krzyżyki, gapi się oczami jak u modiszki. Tam gdzie przystaje bus czerwonej linii, po zimnej kostnicy krążą pozytywni. Ksiądz zrobił polowanie na indyki, lunatycy proszą, nie róbcie nam krzywdy. Z obcej planety przybyli kosmici, żeby się nahamać na kredyt tej pizzy. Palę ich z pomieścią lampy sodowe, tam i z powrotem krąży szary człowiek. Rozciął se do krwi skórę na czole, lepka jak miód dziecko sieka na podłogę. Dziecząc jak żywia z monotonnym głosem, zdycha pod aponą na starym klonie. Uniósł obronie trójpalczaste dłonie, powłokę ma pomarszczoną tak jak w słonie. Planety geniusz mechaniki, który to amputował kończyny, wyciągnął swoje trójpalczaste dłonie, pourwaną głowę leżącą w rowie. Jej czarne oczy wypełnione błotem, w ciemnościach śniły niczym ślepia kocie. Za oknem śnieg rozszalał się na dobre, od tego wszyscy popadli w zły obłęd. Koleś ma mrocze za kołem pick-upa, na który wbreje zamienia się szarak, stając się ciałem skrzybiałego starca. Jego część ciała zamienia się w szkarłat. Nagle oliwkowy pick-up padł po ślizg, dziurawią strygałkę osą kierowcy, próbując znaleźć trochę przyjemności. Humanoid skończył w krainie wieczności. Tornado z oczami to jest pan szary, poddaje badaniom i wszczepia implanty. Mechanizm bez twarzy ma tu swój azyl, ujrzał wyobraźni czerwone macki. Upadł na glebę miotany konwulsjami, pył który wchłonął powinien go zabić. Dlatego żołnierze włożyli maski, bo kosmic nie zmienił zmiotaczy. Żałując, że nie może cofnąć czasu, typ po wypadku ocknął się w szpitalu. Paru szaraków widział w głębi lasu, w jasnej plamie słonecznego blasku. Gadali se przez krótkofalówki, kiedy badali te kosmiczne próbki, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki muszki zainfekowały mózgi. Pacjent szpitala zarażony pleśnią wyjrzał na zewnątrz, noc ciemną niebieską, gdzieś tam niezamarzniętego strumienia. Z radia grało pandemonium cierpienia. Półgłówek uderzył biodrami w wózek, myśląc sobie lepiej teraz niż później. Nad głową blask niezliczonych świetlówek, to jak struga kwasu wylana na skórę. Twarze palących trawkę więźniów wydawały się szare. Stali się martwi po stachnięciu kambodżańskim towarem. Korzenie substancji wdzierały się coraz głębiej w ranę. Głowa jak talerz satelitarny wyczuła to mentalnie. W nosie drażni woń benzyny i palony kopon. Pod klonem z amponą we śnie oplata go kokon. Zimna jak sama śmierć jest granitowa płyta. Niebieski chłopiec w samych slipach dyga jako sika. Ktoś wydawał rozkazy tej grupie psów niebieskich, po czym będzie tu cuchnęło jak w piekielnej rzeźni. Na samym dnie zasłanego śmieciami nasypu, po stronie szaraków stoi szereg czterech typów. Dokładnie w samym sercu szalejącej śnieżycy słychać drapanie paznokciami po czarnej tablicy. Tu przez burzę śnieżną uwięziony szereg czterech, podmuch wiatru spycha ich na druty pod napięciem. Przy tej klepie zbryzganego krwią tataraku do szału doprowadza to drapanie umarlaków. Szaraków zastrzelonych z karabinów maszynowych, ciała oblane benzyną trafią do stodoły. Z oczu niebieskiego chłopca popłynął wodospad. Stodoła została podpalona benzyną z dystrybutora.
Nic nie zatrzymało eksterminacji internowanych. Wszystkich cywilów zamierzali usmażyć tak jak skwarki. Bakterie ostatecznie pokonały Marsjan w wojnie światów i stworzyły na planecie kosmiczną cywilizację chwastów. To pasożyty diametralnie różniące się od innych, czyli stworzenia, które zamienią się w odbiornik telewizyjny. Krople potu w oczach wywołują w nich pieczenie. Gorsze dłonią czoło, jakby cierpiał na migrenę. Czuję wilgoć tak jak w dżungli po silnej ulewie. W ciele jemu było jeszcze goręcej niż wcześniej. Jak wrośnięty w ziemię chciałby zaczerpnąć powietrza. Wlepia ślepia fotografię w żółtej barwie sepia. Do starego pieca chyba wrzucili plutonu. Na samą myśl o tym poczuł rosnący niepokój. Przechodząc przez pokój, w którym wisiał łapacz snów, przyłożywszy dłoń do mikrofonu szukał słów. Grający w warcaby starcy mieli w kościach lód, bo grasował Golun, czyli stwór kupi jak but. Nagle stwór powiedział lodowatym, groźnym głosem, że może wykurzyć ich stąd białym, żywym ogniem. Ten zabył jak pies i oparł głowę na podłodze, patrząc się srodze w puszkę z zielonym groszkiem. Dłonie mu opadły niby zestrzelone ptaki, gdy pan szary rzucił się na niego niczym papir. Firany zatrzepotały jakby podczas sztormu. Gościu jak odlany z brązu poczuł chłodny podmuch. Tam gdzie jest ta wielka wieża, ciśnień na wzgórzu. Magiczną wilę spostrzegł na dębowym biurku oraz światła konwoju wojskowych ciężarówek. Snopów sierży w burze wyblizgano przez naturę. Cyfry na zegarze wskazywały 1:04. Kiedy patrzył w starą fotografię barwy sepi, miał napięte nerwy, w ustach odczuwał smak miedzi. Gdy zaczynał krwawić, to go do szpitala wieźli. W szarej bluzie NASA z taką naszywką na piersi, jak ci co ponieśli śmierć podczas tej tragedii. Gdy huragan wieży ciśnie zniósł z powierzchni ziemi, ta wieża runęła gdzieś w 83. Pan szary jest wielki, kontroluje bank pamięci. Cała ta planeta będzie kulą złotej pleśni. W obskurnej celi kucają chorzy pacjenci. Przybysz z innej planety je pizzę na kredyt. Na koniec ludzkości będzie histeryczny wybuch. Zarąbisty odwał, kiedy dyżur ma łapiduch. Wąska kreska jego ust się wcale nie porusza. 3 miliony litrów wody spłynęło ze wzgórza. Nie da się tego wyczytać z jego pustych oczu, że pomimo to na świecie wciąż panuje pokój. Gościu zdawał się patrzeć w łąb otchłani kosmosu, jak Sigourney Weaver z cyklu kosmicznych dreszczowców. W martwej strefie objętej zakazem żadnych lotów poddano praniu mózgu schwytanych pilotów, co musieli wylądować tu w wysokiej trawie, nie wiedząc jak blisko są pożegnania ze światem. Kiedy to jeszcze baterie są świeże, dźwięki z Walkmana są nawet przyjemne. Wściekła śnieżyca szaleje w najlepsze. Szary kościotrup rzucił kamieniem, nad chaosem zawsze górę weźmie. Załogi maszyn złapały infekcje, wygląda to jak Halloween w piekle. Nie można chcieć już niczego więcej. Zaczęły skomleć syreny alarmowe, rządzące chaosem w starej stodole. Pod sufitem przewody oświetleniowe są bardzo gorące, na czole potu krople. Od zarazy i wojny domowej, tak jak po wybuchu tej supernowej, obcy poraził żołnierzy prądem. Wszyscy zmienili się w żywo w pochodnie. Płoną strugi płynnego napalmu, ogniste nuty zabójczego psalmu. Z podstatku z powodu hałasu uczestnik seansu ucieka do lasu. Oświetleni przez wojskowe latarki, żołnierze z bazy są bohaterami. Łączy ich telepatyczna więź, świat zawodzi jak skowyczący pies. Zaczęły skomleć syreny alarmowe, rządzące chaosem w starej stodole. Pod sufitem przewody oświetleniowe są bardzo gorące, na czole potu krople. Od zarazy i wojny domowej, tak jak po wybuchu tej supernowej, obcy poraził żołnierzy prądem. Wszyscy zmienili się w żywo w pochodnie. Głowo Boże schowane przed burzą, młodzież w obozie zalewa się wodą. Trafiony kulą ma ten opatrunek, zanim szaleje Armagedon w pigułce. Ognista jazda jak w piekle u diabła, gdzie smaży jajca złapa na karła. Przez wrota piekieł darła się fala, więźniów biegnących w stronę się władza. Uciekinierzy wpadli na druty jak marionetki, zerwane sznurki. Szare luziki prosto z kosmosu osiągnęły punkt samozapłonu. Reflektory oślepiają blaskiem, płonące kłody pękają z trzaskiem. Biały raper co ma luźne gacie, przez telepatię do Majka zostawię. I
lirykę nuci melodyjnie. Stodoła kosmitów buja się w rytmie. Wielka figura przybiera na sile. Wysokie napięcie pali i grzywce. Drzwi uderza wielka ciężarówka. To była szefa rezydencja na kółkach. On odegrał rolę w tym incydencie, kładąc nut kolczasty na ogrodzenie. Szare ludziki z toalety pousuwały tu wszystkie sedesy. Tak wygląda kosmitów stodoła, przelatująca stalowa pszczoła. Nie wie syczy naciśni guziki, by zagłuszyć tych myśliwych krzyki. Zrabia głosy, szumy i trzaski połączone z żółtymi światełkami. Reflektory oślepiają blaskiem, płonące kłody pękają z trzaskiem. Biały raper co ma luźne gacie, przez telepatię do Majka przystawię. Lirykę nuci melodyjnie, stodoła kosmitów buja się w rytmie. Wielka figura przybiera na sile, wysokie napięcie pali ich żywcem. Śniegu, tumany w powietrzu jako obłoki mistycznej pary. Wydostając się ze strefy wokół bazy wirowały. Błądze stali zacisnęła się na czymś ramieniu. Wyprute bebechy będą walać się po białym śniegu. Pani kanibal zjeje na surowo bez pobijania. No bo ona ma jaja, bardzo twarda jest jej bania. Jak gdyby dysponowała super rentgenowskim wzrokiem. Jak w tej sprawie kłamie, to niech mnie piekło pochłonie. Wyciągnęła tyłki z czapa, w którym to utkwiły. Tak jak czarna mamba kłami pluje sine żyły. O dodanie siły prosząc ojca w niebiosach pali se papierosa na tle zniszczonego generatora. Radia słychać komunikat, że sypie śnieżyca, a ta podróż się odbywa poprzez latający dywan. Po parkingu oświetlonym przez lampy sodowe poruszały się pojazdy z łańcuchami na kole. Duch co chce przypomnieć sobie, jak to być człowiekiem. Ręce i nogi ma ciężkie, jak unurzone w cemencie. To co zobaczył miało niepokojącą głębię. Wszystko spowite we mgle, niczym we śnie szare gołębie. Morderstwa popełnił kosmita, co przejął ciało. Podczas gdy wokoło było biało, posypało. Paszary doświadczył całej gamy ludzkich emocji. Poszło tylko z obcej planety kolonii zarodnik. Pod wieżą ciśnień znaleźli dziewczynkę, co przestaje istnieć w tej ciemności śliskiej. Była w kanale cuchnącym z gnilizną, wraz z poszarzałym na twarzy mężczyzną. W serialu mój ulubiony Marsjanin, a obok był nieduży bar z przekąskami. W lodówce gekon czuł, że pieką bekon. Nad wejściem do baru był jaskrawy neon, a jego światło to zapowiedź z tyłku zarażonych świństwem, co się je ma w tyłku. Twarze co wygląda jak po wejściu smoka czterech lun w ciepłych kombinezonach. Rusza na południe w samo serce śnieżycy. Na szyi pozytywnych są strzępy pleśni replay. Paszary jest tylko kolonią pleśni, z dużym ilorazem inteligencji. Przyprawia o coś w rodzaju amnezji, jak w filmie o potworach z lat 30. W starym telewizorze obraz śnieży, więc martwy Elvis wyszedł już z imprezy. W pokoju zjawiło się więcej cieni, każdy z nich wierzył o zeszłej niedzieli. Zdobywcy pieśni byli bezlitośni, gdy uczyli się o ludzkiej anatomii. Międzygalaktyczny władca wszechświata rozpłynął się, by zajrzeć w głowę gliniarza. Cholerny porywacz ciała z kosmosu udławił się podwójną porcją bekonu. A od widoku tej królowej roku jego palec gał jak wskaźnik metronomu. Maszary jest tylko kolonią pleśni, z dużym ilorazem inteligencji. Przyprawia o coś w rodzaju amnezji, jak w filmie o potworach lat 30. W starym telewizorze obraz śnieży, więc martwy Elvis wyszedł już z imprezy. W pokoju zjawiło się więcej cieni, każdy z nich wierzył o zeszłej niedzieli. Trujący plus i sumak jadowity.
oraz warstwa ze zgłych gnijących liści. Poraz na zbocze rozpryskanej mazi w postaci strzępów tej szarej substancji. Dinozaur wyłazi ze śnieżnej zaspy, pełzając w ciemność suchnącą ściekami. Panuje tu woń eteru i siarki przez zarażone ptaki z farmy umarłych. W szacie iluzji gnoszecze zapędy, czerwieni kropelki spryskały kafelki. Jest opustoszały korytarz wielki, pomieściłby przybyszów z innej planety. Oczy kosmitów są wielkie jak spotki, stoją obok ról gęstej roślinności. Pijące kawę palą papierosy, ich statki kosmiczne to niebo jak osy. Łajcy chcą skazić wodę z nas studni, prowadząc do infekcji wszystkich ludzi. Ze stanu śmierci klinicznej ich budzi, z głośników radia syki białe szumy. Przy boku trumny w wykopanym grobie, facet ci w czerni pod czarnym parasolem. Tu gromadzi się świeży biały puch i duch daje parę słów o łapaczu snów. W szacie iluzji gnoszecze zapędy, czerwieni kropelki spryskały kafelki. Jest opustoszały korytarz wielki, pomieściłby przybyszów z innej planety. Oczy kosmitów są wielkie jak spotki, stoją obok ról gęstej roślinności. Pijące kawę palą papierosy, ich statki kosmiczne tną niebo jak osy. Gdzieś przypniósł sosny w dolinie, zamurowany żywcem w starej piwniczce po winie. Czysto symbolicznie próbował obejścia blokad, aż istota obca puściła głośnego bąka. Kierowca buga poczuł łapiącą wąsiarki, choć dolną połowę twarzy przesłaniał mu szalik. Tyle światła świeciły niczym czerwone gwiazdy, zupełnie jakby odbierały radiowe sygnały. To było urzeczywistnienie nocnej fantazji, zaprosić na balet umarłych o nogach z waty. Szaleńcy jadący na diabelskiej karuzeli usłyszeli krzyk ciężarny gdzieś na drugim brzegu rzeki. Rucha jak popiela ta kość w świetle ptaka, słaba babka w ustach czuła smak starego trampka. Wciąży z obcym bebek rusie jak bochenek chleba, przez satelitę z nieba skontaktował się generał. Gościu w szarej kurce równie dobrze mógł być trupem, plecionka ze sznurkiem wisiała nad jego łóżkiem. To emanowało z niej jak słodki siwy dym. Widok ten wywołał w nim uczucie déjà vu. Jego głos dochodził znad przepaści, krawędzi nopomorfina, to najbardziej płynny pojazd śmierci. Medy, które go ścigały, trafiły na objazd, zupełnie jakby to była animacja poklatkowa. To było urzeczywistnienie nocnej fantazji, zaprosić na balet umarłych o nogach z waty. Szaleńcy jadący na diabelskiej karuzeli usłyszeli krzyk ciężarny gdzieś na drugim brzegu rzeki. W kierunku południa prowadziła autostrada, we flakach szaraka zainstalowano radar. Smród wypełniający wnętrze to była woń raka, chłonąc jego zapach matka znów zaczęła płakać. W obawie, że synka jej przemieli zła maszynka, pałała pragnieniem opróżnienia magazynka. Sięgła po rozpylacz, lecz niestety nie zdążyła. Tak oto się zakończyła operacja czystka. Papierosów tliły się w kabinie wozu, więc nadeszła pora zmiany środka transportu. Gość zaparkował pługiem obok ciężarówek, gdzie zawinął Subaru z napędem czterech kółek. Tors miał nadzmiały, to były jakieś czary. Ruszył w stronę kontenerów z różnymi śmieciami. Dzieci ci z pójdami upabranymi lodami miały swój mały azyl i wdychały smród spalin. A na antenie TV osoba DJ-a, upalonego przez wielkiego pieprzonego skręta. Myśląc o odstrzeleniu bazu pędrówki, rozpoczyna ostatni etap ziemskiej wędrówki. To co mówi ten facet wygląda na magię, gdy gada o szalejącej w okolicy zarazie. Nagle w przerwanym programie na szklanym ekranie śmiertelnym promieniowaniem atakują Marsjanie. Flash w kolorze burgundu rośnie w uchu.
mnóstwo wirusów przedostało się do mózgu, co stanowi część wielkiego eksodusu. W śniegu pióropuszu gościu jedzie sobie w wózku. Trójpalczasta dłoń skaziła chorobą, z narastającą zgrozą, pod silną narkozą. Przez halucynacje zaczął dziwnie bełkotać, jak groziaczek prokiny goczący w różnych portkach. W kluczowym momencie wygłosił orędzie, że nie wiadomo co to dalej na planecie będzie. Obcy nie przybyli z gałązkami oliwnymi, lecz pomimo to nie ma powodów do paniki, bo nie przejawiają objawów czynnej agresji. Nisko lecący samolot zwiadowczy ich namierzył, co położyło kres lekom przed inwazją. Cały obszar został objęty kwarantanną, chociaż wirus sam z siebie obumiera. Tam gdzie jest na tle zaburzonego nieba ciśnie wieża, w blasku księżyca nad brzegiem jeziora, strach na wróble miał twarz ludowego morka. Gdy tylko zacznie marznąć woda na asfalcie, obcy czasem pluje krwią, gdy kaszle, ale nie przez trawkę. Czacie spodobało mu się tak jak zabijanie, także temat ten obudził w nim upiorną fascynację. Westnął jak biały duch na hipnotycznym seansie spirytystycznym i wrzucił klucz zasadowy w tryby pracującej maszyny, po czym uruchomił silnik swojej białej furgonetki. Jadąc nią musi podążać tropem połamanych gałęzi. W głębi szybu 12 znajdzie nagą martwą Rosjankę i szary kamień zbryzgany przez jej jakże czerwoną tkankę. Jest w tym coś naprawdę niewypowiedzianie smutnego, że tylko Bekon może spowolnić sukin syna złego. Bekon, 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 Bekon. W kosmosie nie ma żadnych zielonych ludzików, nielegalnie przekraczających granice Meksyku. Równie dobrze mógłby się znajdować na księżycu przez te aż tak wygłodniałe oczy, jakie widział w życiu. Obdarzony przez duży współczynnik inteligencji, w stanie nieświadomości tu głową w ścianę łazienki. Był niegodnym sukinsynem z wielkimi zębiskami i chwalił się panienkami, które udało mu się zwabić. Zwracał tu uwagę smród dobiegający z wnętrza, o konsystencji martwego smakowitego mięsa. Siedząc w czyjeś głowie jak owinięty kokonem, zły ufoludek na sam koniec napcha się bekonem. Był jak szalony, bo zdradliwy jak lód był śnieg mokry, zimna dłoń zacisnęła się na ręku, lecz on zdołał zachować dystans bez lęku. Był śpiący niby bryle lodu, samochód ugrząc mu na dnie rowu. Gościu w roku posapywał z odchu, gdy potwór dostał się do wodociągu. Szary potwór barwy jak popił się czaju na idiotów i kotnych od potu. Miał brudne pazury i wbijał swe szpony w to ciało leżące w kałuży wymioci. Na twarzy grymas ekstazy, bo kogoś zabił gdzieś na stacji paliw. Gap jakiś stał niczym wrośnięty w ziemię od nadmiaru adrenaliny, trzały mięśnie. W mózgu jakby włączone radio, mężczyzna bafrowy powiedział hasło i światło zgasło za sklepową ladą. To co się tutaj działo to farmazon. Seria pierdnięć jak zem szesnastki, to błyskawiczne efekty białaczki. Płuca płonęły żywym ogniem, bo potwór w nim obudził się na dobre. Szary potwór barwy jak popił się czaju na idiotów wilgotnych od potu. Miał brudne pazury i wbijał swe szpony w to ciało leżące w kałuży wymioci. Na twarzy grymas ekstazy, bo kogoś zabił gdzieś na stacji paliw. Gap jakiś stał niczym wrośnięty w ziemię od nadmiaru adrenaliny, trzały mięśnie. Jak sopę lodu z powodu mrozu, statek płynący po wzburzonym morzu rozdziera kadłubem śnieżną burzę, bo nikt nie chce umrzeć w obskurnej dziurze. Wśród wirującego śniegu, gdzie była zagłada domu uszerów, na drugim brzegu są kamienne schodki rozpływające się w szarej nicości. W drzwiach zamkniętych na klucz wisi pajęczyna łapacza snów, niby tani substytut gilotyny albo sierpni wiarza kukurydzy. Tu wciąż panuje ziom, gościu do rąk wziął masywny łom. Chciał usiąść barwę żywego mózgu, nim ciało wpadnie do akweduktu. Skaczących dupków z wiaduktu, bo nie spłacili puli swych długów, grając w abak na kosmiczną skalę obok głazów w szybie 12.
Diabeł im deptał po piętach, podczas zesłać grzesznych do piekła. Bestia ukryła się w umyśle sterowanym przez kosmitę telepatycznie. Pogrążony w śpiączce, gdzie słuchnie wilgocią i jest chłodniej, spostrzegł drobne tkanie powiek, co obudziło w nim śmiertelną trwogę. Jest duchem w maszynie, dzięki swej fantomowej kończynie odnalazł drogę w tym labiryncie, gdzie patrzy na świetlówki pod sufitem. W koszmarnej dżungli z pnączami ogląda na przebijaniu taśmy, spogląda w ekran, gdzie filmowe ja zawlekło psa, który miał PH. Wspomnień sala się rozpada, w tle gra rapowa symfonia diabła. Drive wyobraża sobie obcych drogowców z horroru z lat 50. W ciemności usłyszał strzały, dźwięk przypominający wrzaski małpy, odgłos rozdzieranych tkanek przez krwawe łożysko ze śliskim ropakiem. Zawołał gościa z automatem, co się dzieje na schizofrenii przypadek, no bo to nie jest już artefaktem od chwili, kiedy opuściło swój statek. Zesłał statek, co jest zwiastunem wojen. Niestety kul rykoszet rozerwał go na dwoje. Był ogłuszający huk, gdy pojazd eksplodował. Przed oczami cały świat dziwnie zafalował. Gęste kłęby dymu unosiły się ku niebu, zaś powietrze było pełne szkła odłamków deszczu. Wśród zawieruchy z oderwanym uchem duch nie osunął się na łoże z ciepłym białym puchem. Tylko jak subtoli stał na końcu leśnej drogi, gdzie pełen wściekłości nie miał krama pewności, czy pełznące monstrum, co ma otwarty korpus, to groza z najdalszych rubieży kosmosu. Po ataku zabójczej łasicy puchnęła struga krwi z tej szyjnej tętnicy, a obie oczne gałki zapadły się w kołczaszki i tygotały postrzępione fragmenty tkanki. W metalnym szpitalu słychać huk wystrzałów i jelenie biegające po korytarzu. Chory w dusz akwarium, gdzie czuć zapach gazu, to azyl od ataku złego koszmaru obrazu. W metalnym szpitalu słychać huk wystrzałów i jelenie biegające po korytarzu. Chory w dusz akwarium, gdzie czuć zapach gazu, to azyl od ataku złego koszmaru obrazu. Na seans hipnozy i wieczór filmów grozy przyleciały złe istoty spoza mlecznej drogi i stały się ulotne jak sny rozmyte wspomnienia, że typ stracił palce w wyniku odmrożenia, bo w rękach miał miecz, co ma obosieczne ostrza. Podali cię środek siedzę w orła. Gość wymienił biodra na implanty ze stali. W mentalnym azylu ukrył się przed panem szarym. Usłyszał ducha mówiącego jego imię, co trąci naciąganym transcendentalizmem. Od stuleci patrzyliśmy się na gwiazdy, zastanawiając się, czy jesteśmy tutaj sami. Aż durne zarodniki w statkach kosmicznych, stworzonych przez obcą rasę złych budowniczych, chciały doprowadzić do zagłady ludzkości, lecz nie dały rady, bo słońce zawsze wschodzi.